Cześć, tu Agata i Paulina, czyli Ale Artystki. Ostatnio zapytałyśmy naszych znajomych, jakie znają stereotypy o tancerzach. Dzisiaj obalimy te mity. Stereotyp pierwszy. Tancerze, szczególnie baletowi, są wiecznie na diecie. Tak, słyszałam o tym i szczególnie na podstawie filmu Czarny Łabędź, gdzie były sceny właśnie jak ta główna bohaterka jadła tyle co mały ptaszek. Tutaj opowiedz trochę o tym. Mhm. Fakt, powinniśmy dbać o swoje ciało. Mówi się zresztą, stajesz się tym, co jesz, prawda? Mhm. Więc wykonując zawód tancerza, nie chodzi o głodówki czy bycie na ciągłej diecie, a raczej o zrównoważone jedzenie, tak? Zresztą takie zrównoważone jedzenie każdemu polecam, czyli duża ilość warzyw, owoców, ale też przede wszystkim zdrowe tłuszcze, żeby nasze ciało miało po prostu energię do działania. Czyli tak naprawdę głodówkowy mit obalony. Stereotyp drugi. Mężczyźni w balecie to nie mężczyźni. Dla mnie to jest jakiś totalny mit. A kto? Dokładnie. Dla mnie to jest jakiś totalny mit, bo to trochę tak, jakby powiedzieć, że kobieta wykonująca zawód strażaka jest mało kobieca, tak? Mężczyźni tańczący, czy to taniec klasyczny, czy jakąś inną technikę, według mnie są na maksa męscy. Przede wszystkim praca tancerza to dyscyplina. A dyscyplina też łączy się z ciągłym procesem samodoskonalenia się, co według mnie po prostu buduje charakter. Oprócz tego nie ma się co oszukiwać, tancerze wyglądają po prostu obłędnie. Tylko z czego to wynika, że mi się wydaje, że to może wynikać z ruchów, które są teatralne, tak? Szczególnie w klasyce. I one powodują, że te ruchy tancerzy są takie płynne, a nie męskie, takie porwane. Myślę, że to, co wykonuje się na scenie, jest zupełnie czym innym, jak człowiek zachowuje się w naturalnym życiu. Bo ja też schodzę ze sceny i przestaję być delikatną, ckliwą nimfą, a po prostu zaczynam funkcjonować normalnie jako Agata. Więc myślę, że... Trzeba rozdzielić to po prostu. Tak, trzeba to zdecydowanie rozdzielać i powiedzieć, że tancerz jest niemęski, jest mocno nie fair. Mit trzeci. Tancerki mają zaniedbane stopy i połamane paznokcie. Dokładnie, bo to się kojarzy z puentami. To się faktycznie kojarzy z puentami i tutaj stanie na puentach, czyli takim specjalnym obuwiu do tańczenia na czubkach palców, jest faktycznie wymagające i może kończyć się czy to pęcherzami, czy krwiakami, czy jakimiś przetarciami, ale tancerki, jak chyba wszyscy, po prostu dbają też o swój wygląd, a przede wszystkim o zdrowie, bo tutaj o zdrowie chodzi. A wszystko po to, żeby jak najdłużej móc tańczyć i jak najdłużej realizować się w swojej pasji i dalej rozwijać. Tak więc takie przewijające się w internecie, zresztą bardzo popularne zdjęcie takich totalnie zmasakrowanych stóp, jest w moim odczuciu lekką przesadą. Chociaż faktycznie po kilku godzinach prób, czy po kilkugodzinnym spektaklu, takie przetarcia, czy krwiaki, czy nawet gdzieś tam pojawiająca się krew jest czymś zupełnie normalnym, bo to trochę tak, jakby przewrócić się na rowerze i po prostu nabić sobie na kolanie siniaka. Czyli to boli? To stanie w tej nienaturalnej pozycji na puentach boli? Czy to jest po prostu wynik kilkugodzinnych ćwiczeń? Na pewno nie jest to najprzyjemniejsze i podejrzewam, że gdyby po prostu założyć takie puenty laikowi, to byłoby to dla niego niewygodne, ale mamy specjalne wkładki, mamy dodatkowe zabezpieczenia, żeby te nasze palce były jak najbardziej chronione i żeby nie działa im się krzywda. I tak naprawdę myślę, że wszelkie takie deformacje, o których się mówi, które są takim moim zdaniem stereotypem właśnie, wynikają raczej z niedopasowania puenty do budowy stopy, do jej siły, przede wszystkim też do wieku tancerki. Stereotyp czwarty. Zawód tancerza to machanie nogą przy drążku i skakanie po scenie. Łatwizna. No to jest bardzo krzywdzące, bo jeżeli to tak dobrze wygląda na scenie, to znaczy, że jest wiarygodne, ale niekoniecznie jest to łatwizna moim zdaniem.
Dobrze, znaczy bardzo miło, że tak mówisz i super, że akurat potwierdzasz moje zdanie. Lekcja baletu według mnie, a zatem też i zawód tancerza, to naprawdę pełnowymiarowy trening, który angażuje niemalże wszystkie partie ciała. Nasz zawód to codzienne ćwiczenia, wylewanie tak zwanych siódmych potów, często faktyczny brak sił i motywacji, ale tak naprawdę to wszystko jest po to, żeby na scenie wyglądać po prostu zwiewnie i lekko, o czym mówiłaś, żeby po prostu nie sprawiało nam to jakichś większych problemów, a poprzedzone jest masą prób, tak? I uważam, że spłycanie tańca do jakiejś błahostki jest po prostu w moim odczuciu bardzo niesprawiedliwe. Co więcej, tutaj ciekawostka. Przeglądając różne badania, zawód tancerza często znajduje się w czołówkach najbardziej wymagających zawodów. Tym bardziej, że też robisz to od dziecka. I tak. Wiesz, ile to Cię kosztowało emocji, godzin, ćwiczeń na sali i cała ta droga jest Ci znana. Stereotyp piąty. Jakbym chciał, to też bym tak potrafił. Pewnie, jakby super, każdy potrafi wyskoczyć, machnąć nogą czy ręką, tylko że w tańcu klasycznym, jak i w każdej innej technice tańca, chodzi o regularność i odpowiednią technikę. Moim zdaniem bez wypracowania prawidłowych pulsów, kroków nie jesteśmy w stanie prawidłowo zatańczyć większej etiudy. No i tutaj kluczem nie jest wykonanie danego ruchu jak nam się podoba, tylko chodzi o to, żeby wykonać go w odpowiedni sposób. I tutaj dla przykładu arabesk, który w prostym tłumaczeniu jest po prostu uniesieniem nogi. My podczas wykonywania tej pozy musimy pamiętać o tym, żeby noga szła prosto do góry w tył, że plecy mają pozostać proste, głowa ma być w górę, barki na dół, musimy być podciągnięci na biodrach, obciągnięta stopa. A wygląda tylko jak wyrzucenie nogi do tyłu. Wygląda tylko jak wyrzucenie nogi do tyłu. Więc tutaj gwarantuję, zakwasy są pewne. Stereotyp szósty. Tancerze są niewykształceni. Akurat tutaj obalisz chyba ten mit po całości, na swoim przykładzie. No powiem szczerze, że mnie trzęsie, jak o tym słyszę, bo 9 lat szkoły baletowej i później często ludzie idą na studia, które są związane też z tym kierunkiem, czyli na przykład na pedagogikę baletową albo na choreografię. I ja jestem chyba też przykładem tego, że tancerze potrafią być wykształceni, a sama mam znajomych, którzy ukończyli ekonomię czy prawo, czyli kierunki, które są dość trudne. Natomiast... Jedno drugiemu nie przeszkadza. Ja sama na studiach pierwszego stopnia ukończyłam dziennikarstwo, natomiast obecnie studiuję dwa kierunki na magisterce i jest to zarządzanie i politologia, więc nie uważam, żeby tancerze byli niewykształceni. I stereotyp siódmy, o którym moja znajoma ostatnio mi powiedziała, zauważyłam, że artyści lepiej zarządzają czasem, są bardziej elastyczni. I to jeden ze stereotypów, który mi się bardzo podoba, bo jest korzystny po prostu dla artystów. Na plus. Tak, i tutaj zgadzam się z nim w 100% i wiadomo, że często umiejętność organizacji czasu, czy w ogóle zarządzania czasem, wynika z cech charakteru danego człowieka, niekoniecznie po prostu z zawodu artystycznego. Niemniej taka otwartość czy kreatywność pomaga nam w lepszym zarządzaniu czasem, czy po prostu w rozwiązywaniu takich codziennych problemów. Ja zauważyłam też, że artyści są bardziej kreatywni i mówi się o tym takim artystycznym nieładzie, tak? Nie mam nieporządku w pokoju, tylko mam artystyczny nieład. Czy to wszystkie z Twojej strony? Tak, ode mnie to wszystkie. Ty coś... Ja mam jeszcze jeden, tutaj się powieliło, szczególnie a propos tych puent, tych palców krzywych, połamanych, że z tym głodzeniem też oczywiście następny, taki, który mi się jako pierwszy nasunął i z niską wagą. A jeszcze ta niska waga, tylko powiedz, czy to wynika z tego, że chcą być chude, żeby tancerze mogli je podnosić łatwiej? W ogóle jakby niska waga jest o tyle korzystna, że nam jest łatwiej wykonywać niektóre ćwiczenia, tak? Dużo łatwiej nam jest podnieść nogę, która trochę mniej waży i dużo łatwiej nam jest wyskoczyć, kiedy mniej ważymy, ale na pewno dla naszych partnerów jest też dużo łatwiej. Okej, i na końcu jeszcze taki stereotyp, który też chcemy obalić, że zawód szczególnie tancerki jest niepoważnym zawodem, bo kojarzy się z pracą w klubach nocnych.
I to jest dla mnie bardzo krzywdzące, ponieważ ja rozumiem, że mogą być teledyski, w których występują tancerki, mogą być filmy, może być ten obraz trochę zakrzywiony, ale jak w moim odczuciu jest to jak najbardziej poważny zawód i nie należy go kwalifikować. Oczywiście taki zawód też istnieje, o którym mówię, i każdy wybiera swoją drogę, jednak należy się zapoznać z każdym osobno, indywidualnie tancerzem i poznać jego historię i nie oceniać go tak zero-jedynkowo. Tak, zgadzam się z Tobą w 100%. Tym pozytywnym akcentem zakończymy nasz podcast. Dziękujemy za wysłuchanie. Prosimy oczywiście o subskrypcję i komentarze. Dajcie znać, co myślicie i jakie jeszcze wysłyszeliście stereotypy na temat tancerzy. Dzięki. Dzięki serdeczne.